W całym Lesznie trwa przywracanie dostaw wody. Około 8:25 rano doszło do awarii magistrali w rejonie rodzinnych ogródków działkowych imienia Mariana Buczka w obszarze między ulicami Łąkową, Polną i Kasprowicza. Zanim jednak awarię zlokalizowano, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musiało czasowo wstrzymać lub ograniczyć produkcję wody w stacjach uzdatniania wody w Lesznie i Strzyżewicach, aby nie generować strat do czasu zlokalizowania miejsca awarii. Spowodowało to albo całkowity brak wody, albo jej bardzo niskie ciśnienie w rejonie całego miasta, a także w części Święciechowy. Woda jednak powoli wraca do kranów. Na ten moment pracownicy działu eksploatacji oraz produkcji MPWiK odcięli uszkodzoną magistralę. Trwają prace nad usunięciem awarii. Mieszkańcy Leszna muszą jednak liczyć się z problemem z ciśnieniem oraz tymczasowym pogorszeniem jakości wody. Awarii uległa magistrala, tak zwana 500, będąc rurą przepustową. To z kolei spowodowało zalanie ogródków działkowych, zniszczenie upraw i podtopienie altanek. Odcięcie magistrali spowodowało także, że bez wody pozostały przedszkole i firmy zlokalizowane przy ulicy Kustronia. MPWiK zapewni im zastępcze źródło wody. O brak wody nie muszą jednak martwić się mieszkańcy najbliższej okolicy awarii, ulic Polnej, Kasprowicza, Sokoła czy Ogrodowej.